Cześć kojczaki, z tej strony Kulkoko. Mam dla was dzisiaj coś wyjątkowego, bo będziemy dzisiaj robić na drutach. Od kiedy w poprzedniej lekcji tutorialu na szydełkowanie pokazałam wam tą czapkę, zasypaliście mnie wiadomościami o tym, żebym po prostu pokazała, jak ją zrobić. Więc my dzisiaj będziemy robić tą czapkę, która od tej różni się tak naprawdę tylko materiałami. Więcej pogadanki będzie na końcu, więc pamiętajcie, żeby dać temu filmikowi łapki w górę i koniecznie zasubskrybować ten kanał. A teraz lecimy do materiałów. Jeżeli chodzi o materiały, no to na czapkę są one bardzo proste. Przede wszystkim potrzebujemy włóczki. Wyjątkowo pokażę wam banderolę. Ja korzystam z włóczki Himalaya Dolphin Baby. Ona jest taka bardzo mięciutka i jest dosyć nietypowa, ponieważ rdzeń ma w środku, a tutaj te wszystkie kłaczki są na zewnątrz, ale jest bardzo cieplutka. Na moją czapkę zejdą prawdopodobnie dwa motki. Wybrałam dwa różne kolory, ale w razie czego po prostu jakaś ciepła włóczka, jeżeli nie chcecie tego dolfina, no to coś, co ma na przykład trochę wełny w sobie, też się nada. I ta włóczka jest tej grubości. Do tego będziemy oczywiście potrzebować drutów. Na banderoli były polecane druty 6,5. Ja, tak jak w przypadku szydełkowania, zawsze wybieram troszkę mniejsze. Czyli w tym przypadku wybrałam druty wielkości 6 mm. I jak widzicie, są to takie druty z żyłką, ponieważ będę nabierać dużą ilość oczek i mi po prostu jest wygodniej robić na takich właśnie drutach. I standardowo do wykończenia nożyczki i taka zabawna igiełka plastikowa, jest to typowo igła dziewiarska. Więc tak naprawdę dzisiaj mamy takie zbiorowisko wiedzy, naprawdę wielu rzeczy się nauczymy, ponieważ przede wszystkim nauczę was, jak nabierać oczka, czyli w ogóle jak narzucać, jak zaczynać obudkę na drutach, jak robić oczka prawe, oczka lewe, jak to później tam zwęzić i zszyć, czyli mamy naprawdę dużo wiedzy, więc musimy się skupić. Jak widzicie, ja sobie tutaj zmieniłam mojego dolfinka na inny kolor i pokażę wam jeden z najprostszych sposobów nabierania oczek. Tak naprawdę ile dziewiarek, tyle sposobów nabierania oczek. Jest tam kilka, około wydaje mi się 5 takich najbardziej popularnych. Ja bardzo często pomagam sobie przy tym szydełkiem, ale powiedzmy dzisiaj zapominamy o szydełkowaniu, ponieważ nie samym szydełkiem szyje dziewiarka. Żyje dziewiarka. Więc lecimy. W naszą prawą rękę bierzemy nasze druty. Ja będę nakładać na jeden drut i w lewej ręce będziemy trzymać naszą włóczkę. I zaczynamy od tego, że koniec naszej włóczki owijamy wokół palca wskazującego i sobie blokujemy gdzieś tutaj wokół innych palców. To nie jest tak naprawdę ważne, ponieważ ważniejsze jest to, co się będzie działo wokół kciuka. Czyli tu idzie koniec, jest tutaj zablokowany na tym palcu i drugi koniec, który idzie do kłębka, leci wokół kciuka i też go tutaj blokuje. I spokojnie, to nie będzie to trudne nabieranie, gdzie lecimy na dwie nitki i wtedy po prostu musimy mniej więcej popatrzeć, ile tutaj tego końca zostawiamy. Pokażę wam łatwiejszy sposób. Zaczynamy od tego, że naszym drutem tutaj łapiemy od środka, przekręcamy, łapiemy tutaj tą nitkę, która idzie wokół kciuka, łapiemy ją od dołu, też przeciągamy i spuszczamy. Robi nam się tak naprawdę taka pętelka. I teraz to już nas nie interesuje. Teraz cały czas będzie nas interesować ta pętelka, która robi się wokół kciuka. I teraz znowu łapiemy tą włóczkę, która idzie od lewej strony. Łapiemy ją od spodu. Przeciągamy od góry, od tej, która idzie nad prawą. I spuszczamy. I właśnie nabraliśmy oczko. I powtarzamy tutaj. Naprawdę ten kawałek potrzebujemy tylko, żeby było naprężone, bo cały czas nas interesuje tylko ten. Od dołu, od góry i hop. Jak widzicie, już mamy 3 oczka nabrane. Od góry, od dołu i hop. To jest bardzo podobne nabieranie oczek, jak na przykład, przynajmniej tak mi się kojarzy, jak robimy frywolitkę na igle.
Bo tak naprawdę, co my w tym momencie robimy? My krzyżujemy naszą włóczkę mniej więcej w ten sposób. Robimy taką skrzyżowaną pętelkę na kciuku i nakładamy to na nasz drut. Więc jeżeli Wam jest tak łatwiej, mi akurat jest łatwiej w ten sposób, dlatego że ja po prostu jestem przyzwyczajona do tego sposobu na dwie jakby tutaj końcówki, ale jeżeli Wam będzie łatwiej po prostu skrzyżować tą włóczkę tak, żeby ten koniec, który idzie od kłębka, był na górze, czyli w ten sposób, jest po prostu pętelka i wtedy to nałożyć na drut, oczywiście tak też możecie. I poćwiczcie to sobie naprawdę kilka razy na spokojnie. Jeżeli Wam ten sposób nie pasuje, nie wychodzi, nie bójcie się szukać gdzieś na internecie innych sposobów nabierania. Tak jak mówiłam, ja na razie nie zaczynam takiego pełnego kursu robienia na drutach od podstaw, więc możecie spokojnie sobie gdzieś tam swoją wiedzę sami na własną rękę szukać. I nabieramy. I kiedy już sobie trochę nabieraliśmy, przejdziemy do robienia oczek. Na początek pokażę Wam oczka prawe. I jeżeli chodzi o dziewiarstwo, to podobnie jak przy szydełkowaniu mieliśmy ten problem, że mieliśmy kilka nazewnic na ten sam ruch, to tu jest trochę inaczej, ponieważ mamy kilka metod przerabiania oczek, gdzie one już się tutaj różnią nie tylko nazwą, ale właśnie przerabianiem, czyli tutaj wbijaniem się w drut. I jest przede wszystkim metoda angielska, którą ja najczęściej stosuję, metoda kontynentalna, mieszana, i tak naprawdę spotykałam się z dziewiarzami, którzy byli na przeróżne sposoby, miksując ze sobą metody przeróżne i jeszcze kombinując jakieś swoje rzeczy. Ja Was teraz będę uczyć metody angielskiej, która nie jest jakoś super szybka, ale jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z robieniem na drutach, na pewno Wam się przyda. Ona jest dużo spokojniejsza, powolniejsza, ale według mnie dzięki temu bardziej skupicie się na samej technice wykonywania. Więc zaczniemy od oczek prawych, ponieważ finalnie nasza czapka składa się tak naprawdę ciągle z oczek prawych, lewych i tak naprawdę ta czapka jest ściągaczem. Więc zanim przejdziemy do czapki, muszę Was nauczyć oczek. Drut, na którym mamy nabrane nasze oczka, trzymamy w lewej ręce. Jak w przypadku szydełkowania, nasza rebutka musi być napiężona. I tutaj jest pierwsza różnica, ponieważ ja zauważyłam, że w tym przypadku przy metodzie angielskiej wielu dziewiarzy swoją włóczkę nawija na prawy palec. Próbowałam, naprawdę próbowałam, ja nie umiem. Ja zawsze nawijam na lewy, może mi to zostało z szydełkowania, ale jeżeli Wam będzie wygodniej napiężać ją na tym palcu, spokojnie to róbcie. I zaczynamy od tego, że pierwsze oczko ściągamy. Co to znaczy? Wbijamy się od tej strony, tutaj z przodu, od lewej do prawej w oczko. Nic z nim więcej nie robimy, tylko przerzucamy z lewego drutu na prawy. I teraz tak, w tej metodzie oczka prawe wyglądają w ten sposób, że nasza nitka jest z tyłu, ta, która idzie od kłębka. My wbijamy się w drut, tak jak przed chwilą zrobiliśmy, czyli z przodu od lewej do prawej. I nawijamy naszą nitkę na drut i przeciągamy przez tą pętelkę. Ja Wam to zaraz jeszcze pokażę na przerobionych rzędach, bo teraz ten pierwszy jest strasznie ścisły zawsze, więc nie wszystko może być widać. Więc może ja po prostu przerobię ten rzędek do końca i zaraz do Was wrócę. Ok, więc ja już sobie, tak jak mówiłam, przerobiłam kilka rzędów. I teraz jak te oczka są trochę luźniejsze, to będzie mi Wam łatwiej wyjaśnić. Czyli jeszcze raz, na początku rzędu ja zawsze pierwsze oczko zdejmuję
I z racji tego, że ta ja sobie oczka prawe, zdejmuję to na prawo. I brzmi to strasznie, ale wygląda to tak, że wbijam się tak, jakbym wbiła oczko prawe, czyli od lewej strony, tutaj z przodu, w prawą i zdejmuję. I przy oczkach prawych moja włóczka jest zawsze z tyłu roboty. I ponownie prawym drutem wbijam się w oczko na lewym trucie, tak jak przed chwilą, czyli od lewej do prawej. Owijam sobie tutaj tą włóczkę, która idzie od kłębka na ten prawy drut. Robi mi się pętelka, którą przeciągam przez oczko. Kiedy przeciągnę, ściągam z druta. Pokażę jeszcze raz. Od lewej do prawej z przodu. Mój drut jest tutaj. Owijam wokół niego włóczkę. Robi mi się pętelka, którą przeciągam przez tą na lewym drucie. Hop. I ściągam, czyli przerzucam na prawy drut. I lecimy tak do końca. Po to właśnie wybrałam tą włóczkę Himalaya, tego delfinka tutaj, dlatego, że nawet na początku, jeżeli Wam coś nie wyjdzie, przyrobicie to trochę inaczej, trochę krzywo, to ta włóczka to ukryje, czyli w efekcie końcowym dopiero jakieś super mega wprawione oko by coś tam zobaczyło i to jeżeli by naprawdę bardzo, bardzo chciało to zobaczyć. A najgorsze, co może być, to dziewiarz, który się zniechęcił przez efekt końcowy. Więc na spokojnie oczywiście możecie, jeżeli nie chcecie robić czapki, to możecie sobie ćwiczyć na takiej włóczce, jaką macie. Ale ogólnie polecam delfinka. Jak zobaczyliście przed chwilą, jak się zagadałam, zrobiłam to na mój stary sposób. Czyli nie owijałam palcem, tylko od razu nabrałam drutem. Jest to troszkę trudniejsze według mnie, bo na początku może ta włóczka spaść. Ale jeżeli Wam się okaże, że jest łatwiej, no to jasne, też tak róbcie. Ja na zmianę będę teraz przejawiać raz tak, a Wy sami zadecydujcie, jak Wam jest łatwiej. Jak widzicie, przy tym drugim sposobie muszę sobie pomagać palcem z prawej ręki. Chociaż w sumie przy tym trochę też. Bo to jest ta różnica, że w przeciwieństwie do szydełek, druty na końcu nie mają haczyka. Jasne, że można trochę oszukać obudkę na drutach i przerzucić się na knuking, czyli właśnie na robienie na drutach szydełkiem, jeżeli tak łopatologicznie wyjaśnić, ale to może temat kiedyś na daleką przyszłość. I przejawiamy do samego końca. I to są oczka prawe, które układają się w taki kłosek. I teraz pokażę Wam, jak zrobić oczka lewe, ponieważ do czapki też będziemy ich potrzebować. Jak zrobiliście już oczka prawe i przerzucicie je na drugą stronę, to zobaczycie, że one wyglądają zupełnie inaczej. Czyli naszą robótkę przed chwilą kończyliśmy w ten sposób. Obracamy robótkę tak, żeby ta nitka, która idzie od kłębka, znowu była tutaj z przodu druta. No i to wygląda inaczej, dlatego że to są oczka lewe i je się też trochę inaczej przejawia. Również zaczynamy od tego, że nasze pierwsze oczko, tak zwane oczko brzegowe, po prostu zdejmujemy. Naszą nitkę napiężamy i w oczkach lewych ta nitka, która idzie od kłębka, jest tutaj z przodu roboty. I oczka lewe przejawiamy, wbijając się od prawej do lewej i tak też to oczko pierwsze zdejmujemy. Czyli tak jak mówiłam, nasza włóczka jest z przodu roboty. Drutem prawym wbijamy się w pierwsze oczko na drucie lewym od prawej do lewej, czyli tak jak idzie nam naturalnie. I teraz nawijamy naszą nitkę od góry. Robimy taką pętelkę,
Również ją przeciągamy przez to oczko i hop, zdejmujemy. Ponownie. Tu się wbijamy. Owijamy. I hop. Wiem, że teraz wieloletnich dziewiarek łapie się za głowę. Dlaczego ja to trzymam w lewej ręce? Dlaczego kulkoko w lewej? Ale tak jak mówiłam, ja więcej szydełkuję niż robię na drutach. I w przypadku, kiedy trzymam to w prawej, jest mi tak nienaturalnie, że nie jestem w stanie tak przejawiać. Ale oczywiście, jeżeli Wam będzie wygodniej ciągle trzymać druty tutaj, w ten sposób i narzucać to sobie prawą, jak widzicie, ja nawet nie jestem w stanie, bo i tak z automatu przerzucam to na lewą rękę, to tak róbcie. Generalnie robimy dokładnie to samo, czyli wbijamy się od prawej do lewej, owijamy i przeciągamy. Nie będę Wam pokazywać, jak wyglądają pozostałe metody, czy mieszana, czy kontynentalna, czy jeszcze jakiś miks, bo oczywiście ja też mam swój miks. Bo po prostu mogę Wam za bardzo w głowie namieszać, a znając życie Wy i tak później będziecie przebiegać po swojemu. A tak jak powiedziałam, to jest tylko taki podstawowy tutorial na podstawy, ale też na czapkę. Bo jeżeli chcielibyście później przejawiać jakieś wzory i tak dalej, to właśnie stąd są różne metody, bo w zależności od tego, jak będziemy tutaj przejawiać na przykład oczka lewe czy oczka prawe, tak później one będą nam się w gotowej obudce układać i niektórych wzorów po prostu nie da się przejawić, korzystając z metody na przykład kontynentalnej. To znaczy da się, ale trzeba strasznie tam kombinować, dlatego ja Wam pokazuję metodę angielską. Oczywiście, jeżeli jesteście ciekawi, po prostu zgłębiajcie wiedzę dalej na swoją rękę. No i przejawiamy to sobie do samego końca. I to są nasze oczka lewe. W przypadku metody angielskiej wydaje mi się, że są nawet łatwiejsze od oczek prawych. I teraz byśmy przerzucali, czyli obracali obudkę i znowu. Jeżeli chcielibyście mieć tutaj taki gładki ściek, nie będę Wam podawać ich konkretnych nazw, bo tak jak mówiłam, to nie jest kurs na robienie na drutach. No to sobie znowu przejawiamy oczka prawe. A jeżeli nie, to teraz będziemy robić czapkę, która przy okazji jest ściągaczem. Tutaj ta kolorowa czapka, która Wam się strasznie spodobała, też jest zrobiona z włóczki Himalaya, ale z combo. I jest po prostu dużo grubsza, więc ja ją przejawiałam na drutach w dziesiątkach. I jeżeli byście chcieli zrobić dokładnie tej samej włóczki, to tutaj oczek było nabranych 48. I po rozciągnięciu ona wygląda w ten sposób. Ale my się dzisiaj uczymy na delfinku i na szóstkach. I w tym przypadku ja będę sobie zmieniać kolor włóczki na taki trochę miętowy, trochę pistacjowy. On wychodzi jaśniejszy w aparacie. I finalnie moja czapka będzie dwukolorowa. Ale jak sobie tak na szybko przeliczałam, to tutaj będę potrzebować tych oczek około 70. I bardzo ważne, żeby nabierać oczka bardzo luźno, nie ściskać mocno, ale jeżeli na początku nie jesteście w stanie tego wypracować, to możecie nabierać na dwa druty, a nie jeden. I później po nabraniu wszystkich oczek, no jeszcze kilka nabiorę, po prostu jeden drut wyjąć. Dzięki temu te oczka będą luźniejsze. Ja właśnie tak sobie zrobię, ponieważ próbowałam nabierać na jeden i przy takich krótkich, jak sobie ćwiczyliśmy, oczka prawe, oczka lewe, jest ok. Ale przy aż 70 jest po prostu strasznie ciężko później przejawiać. Więc ja teraz mam ich 5 i lecę do 70. Jak widzicie, obojętnie jak złapię, robię dokładnie to samo, czyli tą nitkę od kłębka krzyżuję i nabieram na drut, ale ja Wam to pokazywałam na początku, więc możecie po prostu wrócić na początek filmu, a ja zaraz do Was wrócę, tylko nabiorę oczka.
Więc mam już nabianych 70 oczek, to wygląda jak taka wielka gwizda. I po prostu tutaj ciągnę za żyłkę z mojego diutu, tak żeby jeden z nich wyciągnąć. Dzięki czemu tutaj moje oczka są naprawdę luźno nabiane i dalsze przejawianie będzie dużo łatwiejsze. Zaczynamy od tego, że tutaj pierwsze oczko, czyli tak zwane oczko brzegowe, ściągam na prawo. Wy już wiecie, jak to jest, czyli w ten sposób. I liczę to jako oczko prawe. I teraz zaczynam mój ściągacz i będę przejawiać na zmianę oczka prawe i oczka lewe. I też zaczynam od prawego, czyli wbijam się jak przed chwilą i robię oczko prawe. I teraz przerzucam sobie nitkę z przodu, ponieważ będę przejawiać oczko lewe. Przerzucam na tył i robię oczko prawe z przodu, bo robię oczko lewe. I tak aż do końca mojego rzędu. Więc ja tutaj przelecę do końca rzędu i zaraz do Was wracam. Więc ja swój pierwszy rządek już przerobiłam. Wiem, że nie wygląda zachwycająco, ale tym się w ogóle nie przejmujcie, ponieważ ściągacz widać dopiero po kilku rzędach. I dosłownie przed chwilą to skończyłam. To był mój prawy diut, na który przerzucałam moje oczka. Czyli go obracam tak, żeby teraz był lewym. I sobie robię dalej. I też pierwsze oczko sobie ściągam na prawo. I teraz bardzo fajna rzecz, ponieważ tam, gdzie w poprzednim rzędzie były oczka lewe, w tym rzędzie będą oczka prawe. Czyli w moim przypadku to pierwsze jest prawe i właśnie w nim przerabiamy również oczko prawe. I to się właśnie nazywa bardzo często we wzorach, że przerabiamy tak, jak wychodzą. Więc po prostu tam, gdzie widzicie, że na Waszym dycie jest oczko lewe, czyli jest tutaj taki jakby węzełek, taka góreczka z Waszej strony, to jest oczko lewe. Czyli je przejawiamy. No a tam, gdzie tego nie ma, to jest to oczko prawe. I po kilku rzędach zobaczycie, że właśnie te oczka lewe będą się chować z tyłu i tak się zrobi nasz ściągacz. I po prostu przejawiamy tak do końca. Później obracamy naszą mywódkę i przejawiamy dalej. I to jest po prostu wszystko. Po prostu robimy taki ściągacz, który później Wam pokażę, jak zwęzić na górze, żeby nie było dziury. I zszyć tak, aby przerobić go na czapkę. Więc ja po prostu teraz potrzebuję, nie wiem, z 2-3 godzin takiego ciągłego dziergania, aby mieć tutaj ten gotowy prostokąto kwadrat na moją czapeczkę, więc po prostu do Was za tych kilka godzin wrócę i Wy też sobie tutaj na spokojnie przerabiajcie, ćwiczcie. Widzimy się za jakiś czas. Ok, więc kiedy już zrobimy tutaj naszą czapkę na taką długość, jaką nam odpowiada, to zaczniemy tutaj wykańczać górę. I aby to zrobić, możemy po prostu już w tym momencie zamykać wszystkie oczka, bo na razie mamy takie, wiecie, tutaj wszystko luźne, więc jeżeli byśmy wyciągnęli diut, to by nam zaczęło się pluć. Ale ja mam ich tutaj naprawdę bardzo dużo i w przypadku czapki, nawet jeżeli ja tutaj to wszystko zszyję, to nie będzie wyglądać jakoś tak super estetycznie. Więc zanim jeszcze przejdziemy do zszywania czapki, pokażę Wam mój sposób, taki chyba w sumie najłatwiejszy, na przejawianie podwójne oczek i będziemy je przejawiać na prawo, ponieważ jest to łatwiejsze. Pierwszy ściągamy i tu mamy dwa oczka. I normalnie byśmy przejawiali, w moim przypadku, to na prawo, to na lewo, ale chcemy je jakby przerobić razem, żeby zwęzić, więc wbijam się już w obydwa oczka, tak jakbym przejawiała je na prawo, i właśnie przejawiam.
i ściągam. I ponownie biorę kolejne dwa. Wbijam się, upewniając się tak, żeby miała dwa na drutach. I przejabiam je na prawo. I tak lecę sobie do samego końca. Bardzo szybki sposób właśnie zwężając naszą robótkę o połowę. Kiedy dojdziemy do końca rzędu, obracamy naszą robótkę. I to, co ja lubię robić w przypadku czapek, to po rzędzie, gdzie przerabiałam dwa oczka razem, zrobię jeszcze jeden rządek, tak jak wychodzi, czyli samych oczek lewych. Czyli po prostu pierwszy ściągam i sobie jeszcze do końca przelecę i wszystkie oczka przerobię. I dopiero po tym pokażę Wam, jak zamykać oczka prawe. W tym przypadku, bo jak obrócimy na drugą stronę, to będą to oczka prawe. I kiedy przerobiłam wszystko i obróciłam robótkę, jestem ponownie na prawej stronie. Więc teraz pokażę Wam szybki sposób na zamykanie oczek prawych. Ja najczęściej po prostu jeden drut zamieniam na szudełko, ale w tym przypadku pokażę Wam, jak to zrobić na drutach. Pierwsze oczko zdejmuję na prawo. To drugie zwyczajnie przerabiam na prawo. I teraz na tym drucie mam dwa. I to z tyłu przekładam nad tym z przodu. W ten sposób. W przypadku tak grubych włóczek jak ta delfin, możecie sobie po prostu zrobić to palcami. Czyli ponownie kolejne przekładam. Przerabiam po prostu na prawo, jak normalnie. I to z tyłu przekładam nad tym z przodu. I tak jak mówiłam, jeżeli jest gruba włóczka, to nawet palcami. No i lecę tak do końca. I kiedy dojdziemy do końca, zwyczajnie na drucie zostanie nam jedno oczko. Ja sobie teraz ten drut wyjmuję. One już nie są mi potrzebne. I tutaj ucinam z tego końca, który idzie od kłębka, taki dłuższy kawałek, ponieważ będę nim zszywać. I to, co ja lubię robić, to po prostu wsadzam palce jeszcze w tą pętelkę, która była na drucie. I ten koniec przez nią przeciągam, tak jak pokazałam, i wyciągam. W ten sposób jakby zabezpieczając. I teraz róg mojej czapki, w sumie góra mojej czapki z tymi pozamykanymi oczkami wygląda w ten sposób. I ja teraz biorę moją igłę. I próbuję na nią nawlec włóczkę. Delfin się ogólnie ciężko nawleka. I po prostu tą samą górę przeszyję oczko po oczku, tak dookoła. Co jakiś czas mocno ściągając. Jak widzicie, raz szyję do góry, raz do dołu. Bo dzięki temu, jak pociągnę, to ten kawałek się zwęzi. I jak widzicie, tutaj moja góra jest już zszyta. I z racji tego, że ja mam czapkę dwukolorową, wracam sobie tutaj na sam dół, gdzie zostawiłam dłuższy ogonek, bo będę innym kolorem zszywać oczywiście te jaśniejsze elementy. I to jest bardzo fajne, bo jeżeli byście teraz przymierzyli tą czapkę i się okazało, że ona wyszła Wam za duża, to po prostu ją mocniej zszywacie, zostawiając sobie po prostu większy kawałek, oczywiście zakładając, że nie chcecie jej spiąć i zacząć od nowa. Ale jeżeli wszystko gra i chcecie zszywać, to ja tutaj nie będę Wam pokazywać jakichś specjalnych ściegów, bo Dolphin i tak wszystko ukryje, więc to jest bardzo fajne. Po prostu zbliżacie do siebie dwa końce i zszywacie oczko
po oczku. Dzięki temu tutaj wszystko wyjdzie fajnie, gładko i ściśle. Ja to zszywam na prawej stronie. W sumie zawsze zszywałam dzianiny takie na drutach na prawej stronie, a tylko takie szydełkowe na lewej. Ale jeżeli chcecie, możecie oczywiście zszyć to na lewej. To już zależy od Was. Jest wiele sposobów i wiele ściegów zszywania samych dzianin po prostu tutaj robionych na drutach. Więc ponownie nie bójcie się znaleźć swojego własnego stylu. No i oczywiście, kiedy to zszyjecie, wszystkie końcówki należy schować. Ja mam tutaj końcóweczki. I kiedy będą już schowane, czapka jest gotowa. Rozciąga się. Moja rada, nie rozciągajcie dolfinka zbyt mocno, bo on nie zawsze tak fajnie wraca do swojego pierwotnego kształtu, ale jest niesamowicie ciepluśki, bo to praktycznie jest polar. Więc ja sobie to zszyję i zaraz zobaczycie, jak czapka wygląda na mnie. Tak jak mówiłam w trakcie pokazywania, jak tą czapkę zrobić, w robieniu na drutach mamy kilka przeróżnych styli, gdzie później każda osoba, która robi na drutach, trochę je przerabia pod siebie, więc pamiętajcie, żeby przede wszystkim robić tak, jak Wam jest wygodnie, bo tak długo jak efekt wychodzi i wygląda to wszystko poprawnie, tak długo robicie wszystko dobrze. Pamiętajcie, żeby czapkę dostosować do siebie i do swoich potrzeb, bo ja lubię czapki nosić właśnie w ten sposób. Jeżeli się okaże, że Wasza czapka musi być mniejsza, to oczywiście zróbcie mniejszą. Traktujcie moje jakby wytyczne jako wskazówkę, a nie jako taki sztywny kierunkowskaz. Więc jeżeli bardziej podoba Wam się ten styl, użyjcie właśnie włóczki Dolphin. Jeżeli bardziej podoba Wam się ten styl, użyjcie włóczki Combo z Himalaya. Oczywiście możecie użyć dowolnej, tylko chcę Wam właśnie podkreślić, że jeden rodzaj, robimy ciągle to samo, a czapki wyglądają inaczej. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, a nie przegapicie kolejnych tutoriali. No i oczywiście dawajcie filmikowi łapki w górę i bierzcie się do nauki, a my widzimy się następnym razem. Pa!